wkrótce się zaczyna zima. A Mateusz listu nie ma. Ciocia list obiecywała? Może wysłać zapomniała? Że pisała? Wiem dokładnie. List przybędzie, nim śnieg spadnie. Napisała go już w czwartek. Kto go wysłał? Kuzyn Bartek. W dniu tym samym. Albo w piątek. Tu wyjaśnię na początek, że tam zaproszenie było. Nie chcę, aby się zgubiło. I w nim ciocia oraz wujek piszą, że mnie oczekują w bożonarodzeniowe święto. Tak, dokładnie to pamiętam. Zapraszała bardzo szczerze. Przyjedź w grudniu na wieczerze wraz z rodzinką małym bratem. Lis pisała wczesnym latem, abym przybył o tej porze. A tu z listem coraz gorzej. Zniknął, przepadł. O, rozpaczy! Jak to wszystko wytłumaczyć? Wyjaśnijmy po kolei, co się z każdym listem dzieje, zanim poczta go dostarczy. Czy napisać go wystarczy? Tu powiedzieć mogę śmiało, list napisać to za mało. Trzeba go zaadresować, potem do koperty schować i przykleić znaczek w ząbki. W końcu trzeba wziąć go w rączki, do czerwonej skrzynki wrzucić, tej na poczcie. Potem wrócić. List nasz dotrze w swoim czasie. Pan listonosz dobrze zna się, to chyba oczywiste. Jak ma się obchodzić z listem? Skąd się biorą listonosze? Może z nieba? Bardzo proszę. Są jak święci Mikołaje. Bo jak oni, też rozdają ludziom listy i pieniążki. Ze swej torby wprost do rączki lub po prostu wprost do skrzynki. Więc gdy list masz od rodzinki, to bądź pewny. W tym momencie listonosza na zakręcie ujrzeć możesz na rowerze. Napisany na papierze, czy to wiosna, lato, jesień, list do domu ci przyniesie. Jak listonosz jest ubrany? Jeśli nie wiesz, spytaj mamę. Na tym znają się kobiety. Ja troszeczkę mniej, niestety. Tak ogólnie, mój kolego, to mam mundur i do tego wielką torbę z mocnym pasem. I w niej właśnie trzymam czasem różne znaczki i ozdoby, pieniążki za czas choroby, czyli rentę, oraz listy. Pan listonosz zawsze czysty, ma uniform granatowy. Ważne jest nakrycie głowy, czapka z daszkiem bez orzełka. Zamiast niego trąbka wielka. Symbol poczty mundur zdobi. I tu chyba o to chodzi, by nie mylić go z żołnierzem, marynarzem, co z kołnierzem ma ubranie lub strażakiem. Każdy mundur innym znakiem, emblematem się wyróżnia. Aby sprawy nie opóźniać, mówmy dalej o tym liście, co zaginął oczywiście. Pracę swą listonosz lubi. Nie słyszałem, aby zgubił list lub inną dużą paczkę z naklejonym ważnym znaczkiem. I dlatego dziwię się, że list zginął. Śmieję się. Mateusza trochę znam. Zresztą wierzę, że list sam chłopiec znajdzie gdzieś w szufladzie. Taki list się często kładzie na stoliku, na półeczce. Nagle? Cóż to? Hej, chwileczkę! Wielki hałas mąci ciszę. Mateusza głosik słyszę. List od cioci już czytałem. Co pisała? Pamiętałem. To jest dowód, tato, że list ten nie zagubił się. Pan listonosz go dostarczył. Tato przerwał.
Wiem, wystarczy. Ja go także przeczytałem i dlatego tak się śmiałem, bo wiedziałem w końcu, że list od cioci znajdzie się. Wierzę także, że przeprosisz wszystkich panów listonoszy. Nim to zrobisz, powiedz proszę, gdzie list leżał? Tuż za koszem. W mym pokoju przy zabawkach. Ale to nie moja sprawka. List ten leżał na kanapie i widziałem, że kot w łapie miał go wczoraj. I wiem to. Do pokoju zaniósł go nie kto inny, ale psotek. Nasz kochany mały kotek. Dobrze, że się znalazł już. Ale jutro, synku, cóż, list do cioci napisz zgrabny, gdyż to zwyczaj bardzo ładny. Bo kto pisze szczerze, wierzy, że odpowiedź jak należy, też otrzyma w szybkim czasie. Na zwyczajach warto znać się. Bądź więc, synku, grzecznym chłopcem. Odpisz cioci. Potem pocztę odwiedź proszę, list swój wyślij. Może nocą ci się przyśni, że zostałeś listonoszem. Z wielką torbą i w kaloszach, gdy deszcz pada, na rowerze wozisz listy. Ja w to wierzę. Tak jak mówisz, tato, zrobię. Ja też o tym myślę sobie. Listonoszem chciałbym zostać. Pan listonosz, ważna postać.